Witaj, Rzemyszki, z tej strony Trajol, w kolejną odcinku z Hardcore 4 na modkiecji Kiedraś. Jako Niemcy. I akurat gdy miałem zaczynać, włączyłem przez chwilę, żeby ustawić te wszystkie rzeczy i dostaliśmy propozycję, żeby Irlandia dołączyła. Więc oczywiście dołącza. Więc tak, zauważyłem to w tym samym momencie, co zaczynałem odcinek, co jest niemiłe. I możemy zaprosić Azerbejdżan. To jest fajne. Więc tak, tutaj chciałem zobaczyć. Wygląda na to, że nasze samoloty dosłownie uratowały sprawę. Jest sporo. Naprawdę jest sporo. Tutaj widzę, że Bułgaria sobie dobrze radzi. My wysłaliśmy tę dywizję, więc to, co po pierwsze robimy, to po prostu wyprzemy to, co tutaj wylądowało, bo wiemy, że to zawsze zapewne się przerodzi we większy konflikt. A my mamy dosyć dużą armię, nie powiem. Więc powinniśmy sobie to przebić. No powinniśmy, ale zobaczymy, jak będzie. Dobra, więc w międzyczasie ja teraz robię to drzewko, bo nam po prostu jest potrzebne. Tutaj mam to plus 10 zawsze, więc to jest fajne. Czekajcie, czy tutaj adpis? A może zrobimy to plus 10 teraz? Bo piszę, że później nie będziemy mogli tego zrobić. Okej, więc pytanie jest takie, dlaczego wy nie możecie się przez to przebić? To jest ważne pytanie. Co jest nie tak w tych ich dywizjach? Że po prostu one nie mogą w ogóle przejść. Oni mają bardzo dużą obronę, więc to jest jedno z tych. Oraz dosłownie ten cały półwysep został stracony. Oni tracą strasznie. I to bardzo. Dobra, w międzyczasie tutaj już się nam kolejny rok zaczął robić, więc warto by było sobie zmienić te badania. Te badania, które mają dla nas znaczenie. Paratroopers to nie jest. Nigdy nie wiem, co trzeba mieć. Co to jest? Kurde. Czy to jest to? Chyba tak. Tak, to jest to. Nigdy nie wiem dokładnie, co to znaczy, kiedy te tłumaczenia są takie pokręcone. Okej, czy możemy wreszcie... O, możemy lepsze czołgi wziąć. Oj, przepraszam. Okej. Więc realnie... Możemy zostawić tu jedną dywizję górską. I... Resztą polecieć tutaj i widzę, że chyba to będzie potrzebne. Okej, tutaj jakiś mały evencik. Na dalsze inwestycje w Polsce. Wszyscy uwielbiamy inwestować w Polskę. I silnik. Na razie pod medium będziemy robić to. Dobra, widzę, że oni się desantują, co oznacza, że po prostu nie mają żadnych dojść tutaj. Wow. Widziałem to. Oni nie mieli żadnych tutaj... Żadnej organizacji, a oni wylądowali. Dobra, widzę, że tutaj zostało okrążone nieco. Wow. Te dywizje... Nie powiem szczerze, oni naprawdę są mega słabi. Dobra, gdzie jest moja cerna dywizja? Chodzi o to, żeby się przebili przez to. Tutaj kompletnie, ale to kompletnie nie potrafię sobie poradzić. I teraz jeszcze to straciliśmy. Okej, chodźcie tu. Tamtej pozycji już się nie da obronić. Ale tą pozycję może się uda nam obronić. A jak to wygląda? Udało się nam ich okrążyć. Nice. Z kim walczycie? Decline. O Jezu, z insulidą jakąś. Niepotrzebna nam jest ta wojna.
Ale zauważyłem, że się Belgia rozdzieliła na dwie części. Co jest denerwujące, szczerze powiem. Na szczęście to są części nasze. Mają Adelberta. Nadal. Więc fajnie. Więc na razie nie. Jeszcze wojsko stoi. Jakieś doktryny? Special Air Doctrine mamy. Air Doctrine. To zawsze dobrze zrobić. Może to zrobimy. Widzę, że tutaj kompletnie, ale to kompletnie nam padło. Dobra, spróbujcie się tutaj pobronić. Ja spróbuję tutaj dobić tę dywizję. Nie wiem, czy przez rzekę to jest dobre dobijanie. Dobra, jest pytanie takie, czy coś mamy oprócz tego specjals? Nie. Więc może nie będę tego brać. Tutaj ewidentnie się nie bronią. To państwo prawie już upada, wow. Nie wiem, jak dwie Sycylie mogły aż tak zrąbać tą wojnę. To jest takie, że zrąbanie wojny na maksa. Nawet nic tutaj nie mogę zrobić. Przyjedźcie. No, Islandia odeszła. No i dwie Sycylie upadły. Wow. Czekaj, ci teraz mają wojnę z tymi? Wow, i na samym końcu mają wojnę z tymi. O. Co to jest? To bardzo chętnie to akurat wydam. Dobra, w takim razie, jeżeli tutaj mamy, no to słabo trochę nam wyszło, nie powiem. Ale nie zawsze musimy być dobrzy. Dobra, w międzyczasie sobie tutaj wszystko poustawiamy. Mamy już na tych gości sporo, więc więc można wykorzystać ich. Okej. W takim razie, gdy to już mamy, to raczej nie dołączymy do tamtej wojny w Oceanii, bo dosłownie nie mamy szans, żeby tam dotrzeć na czas. Ale się zrumowało. Więc w międzyczasie będziemy patrzeć, co się dzieje na świecie. O, to by się przydało realnie zrobić to, co chcemy zrobić, ponieważ oni już prawie kończą tą wojnę. To byłoby bardzo fajne. Może się uda, 21 dni? Może. Dobra, na razie sobie sprawdźmy, co jeszcze mamy do roboty. I... Okej, centrum coś tam się... Nie, chyba oni już kończą wojnę w ogóle. I są pod Barceloną. No. Mogę spróbować, ale raczej 21 dni sobie poradzą w tym. Okej, możemy zrobić coś takiego. Coś jeszcze możemy... No te light tanki zróbmy w takim razie. Coś jeszcze? Investment. Nie powiem, w Polsce to jesteśmy trochę takimi władcami ziemskimi. Okej, jeżeli to już mamy, to możemy przeciwko Rosji porobić. I coś zróbmy sobie ze szpiegami. Okej, to się skończyło. A dzięki temu byśmy mogli sobie trochę powiększyć, ale nie możemy. Teraz w takim razie zróbmy sobie to z Austriakami, te ćwiczenia. To się przydadzą. I pytanie jest takie, czy jak to wygląda z Insulti... No z tymi, to... Zaraz, spróbujmy. Dobra, teraz przeglądanie dosłownie, co możemy porobić. Mm-hmm.
O, wygraliśmy. Nice. Doktryna. Możemy tą zrobić, doktryna. Nie możemy tak? Nie, nie, bo nie ma być siły politycznej. A tutaj to też nie mamy. Dobra, na razie sobie to biorę, ponieważ uwielbiam dostawać jakieś fajne prezenciki. Sobie weźmiemy oczywiście jeszcze tutaj. Na razie robię to Master Politics, dlatego że ewidentnie to jest bardziej nam potrzebne. Mamy ten. Pytanie jest, czy mamy wystarczające ulepszenia, bo zazwyczaj w Kaiserreich się akurat jest słabo z ulepszeniami. No, mamy kamerę. Dosłownie nie mam już nic na czasu robienia. Możemy to zrobić, ale to nic nam nie pomoże. Ale te samochody zróbmy. Mam Armored Car Designer. Nawet nie pamiętałem, że coś takiego istnieje. Istnieje. A wysyłamy ciebie też do Francji, bo przydałoby się trochę we Francji poharatać. I pytanie jest takie, co Austria dosłownie z... co Austria zrobiła światu, że dosłownie jej się to stało. Czechy, Iria. Wow, naprawdę, co wyście zrobili światu, żeście zasłużyli na taki los? No tutaj się widzą, że się porobili. No ale jeżeli Austria będzie słaba, to według mnie to nie będzie aż taki bardzo problematyczny. Oczywiście trochę stracimy tych dywizji do walki, ale nie aż tak bardzo. O, Bułgaria obroniła się. To fajnie. To jest Puppet, czy nie? To nie jest Puppet. Wow, nawet chyba Albania coś zyskała na tej wojnie. Czarnogóra wróciła na świat. I ona ma drzewko. Wow. W takim razie... W takim razie wysyłamy naszą armię. Ponieważ... dlaczego nie? I wysyłamy nasze myśliwce, które... Wcześniej tutaj działały. Realnie to bym wysłał tu, żeby pilnowali. Okej. Northern Front, ale widzę, że nic się nie da z tym zrobić. Dobra, poróbmy w takim razie jakieś ciekawe rzeczy z tego. Jest takie pytanie, co byśmy chcieli zrobić tutaj. Było szybkie pytanie. Okej, Czechy niech dołączą. Wow. Dosłownie dwa państwa dołączyły w tym samym momencie. O, ma się los. Czechosłowacja. Polska się stanęła. Panowie. Okej. Węgry też dołączają. Zaneksowaliśmy ich. Wow. Nie spodziewałem się, że zaneksujemy. Austria przegrała. Wszystko jej się rozwaliło. I my zaneksowaliśmy ją. Nie spodziewałem się tego, szczerze powiem. O, masz los. Dobra. Mamy tutaj jakiegoś agenta. Ale... tego nie wysyłamy. Myślę, że by się przydało tutaj do... Rzymu jednak wysłać. Bo to będzie bardziej ważniejsze według mnie. Pytanie jest takie, co mamy to zrobić? Możemy to zrobić, żeby mieć możliwości w przyszłości. I chyba już nie mamy żadnych ulepszeń na czas. A nie, jeszcze mamy. Oczywiście, że pociski. Miliard rodzajów pocisków możemy wynaleźć. Tutaj wzywają do wojny. Realnie mi się nie chce wchodzić do tej wojny, bo to
To jest dosłownie wojna na drugim końcu oceanu. I nawet nie wiem, po co bym miał tam płynąć. Dobra, jak na razie wszystko ładnie, pięknie wygląda. Dodajemy sobie kolejne tutaj bonusy do floty. Wszyscy uwielbiamy mieć potężną flotę. Prosiliśmy tutaj tych gości, znaczy się jeszcze nie, ale możemy zaprosić Grecję. Nie, nie wchodzi nas to. Okej. Okay. Udało mi się, że wystarczyło to i tyle. Okej, coś od Kuby dostaliśmy. To bardzo fajnie. Myślę, że następne karabiny? Nie, jeszcze mamy przecież tutaj kolejne pociski. I need more bullets. O, właśnie los ten mem. Jest taki głupi. Okej, wysyłamy większość do Włoch, dlatego że może się to przydać tak realistycznie. Dobra, coś tutaj robiliśmy. Ale te Węgry. Te Węgry. Oni nie mają drzewek, no nie mają własnych drzewek, więc w sumie trochę takie robimy na czuję. Jeszcze trochę czasu mamy przed wojną, więc nie ma problemu. To zróbmy. Wolę robić ten research, nie za punkty. Po pierwsze, po punktów mam mało. A po drugie, w sumie, dlaczego nie? Bo wtedy będziemy trochę mogli Mio ulepszyć. Na przykład tutaj. Te fast tanki mi się najbardziej podobają. Albo zróbmy to infantry. Niech będzie. Tutaj wojna w Azji, widzę, się rozpoczęła. No ale jeżeli chcą gadać, no to możemy pójść na konferencję. Coś tutaj mamy? Będziemy robić to dalej. Możemy kolejnych szpiegów wzywać. Okej, coś tam za Atlantykiem możemy porobić. Dobra, teraz sobie trochę porobimy. Możemy sobie Birmę dodać do tego. Ciekawe. Ale się zmniejszyło, nie powiem. Dobra, mamy tą Birmę. No, nie powiem, trochę bardziej jest, coraz bardziej wyglądamy groźnie, nie powiem. Tutaj jest taki problem, że Argentynie, chyba jak oni wygrają, to dopiero coś się stanie. To był nasz agent? Tak, to był nasz agent. Okej, to dalej robimy. No nie powiem, Niemcy trochę duże są. Coś tutaj mamy do wyboru. Dalej. Mamy tą. Na razie boostujemy sobie po prostu to całe. O, i oczywiście, że mamy armor card. Nawet nie wiem, co tutaj jest. Dobra, tak. Robimy. Jak wygląda nasza produkcja? Wygląda dobrze. Tutaj Polska, coś, jakiś kontrakt mamy od Polski.
To zawsze fajnie. Może więcej artylerii by się przydało. Z samolotów mamy coraz lepiej, nie powiem. Dobra, jak to wygląda z tymi? Basic. Czy mam jakiś preset? Nie, jak mówiłem, zawsze jest coś takiego. Więc trochę słabo. Czy z tego mamy jakiś preset? Mamy. Dobra, róbmy w takim razie te ciężkie samoloty. Może być ich nawet sporo. Mamy dużo czołgów, więc może produkcja czołgów byłaby odpowiednia na ten czas. 5? Nie, 5 to byłoby za dużo. Tak byśmy musieli sobie zmienić ten templetkę. Anti-air, logistic, maintenance. I teraz nie musimy produkować tych czołgów. Czekajcie, bo to jest tak, to tylko ile czołgów nam potrzeba było. Ale my możemy dać nowego szpiega tutaj. Bardzo chętnie. I pytanie jest takie, tego nie możemy zrobić, bo jest zbyt mały. No to zrobimy jedno ulepszenie. A, to ulepszenie, ale już nie może. Jak to nie jest tutaj zbyt mały? 28%. A, musi być większy niż 50? 10. Oznacza, że tutaj sobie zrobili... What the? Nawet nie wiem, co to znaczy, według mnie. Dobra. Wojna, czy wreszcie ona się kończy? No, wygląda na to, że się kończy. I to jest dobrze, że się kończy, bo nie chcę się do niej dołączać. Dlaczego nam brakuje? Tower anti-air. To jest akurat coś, co by się przydało jednak mieć. Tutaj agenta kolejnego złapali. No to bardzo niemiło. Musimy jednego z tych wysłać. A nie możemy tutaj wysłać? A, bo może oboje. Oboje będą uwolnieni. Tutaj bypass widzę. Poszedł. Nawet nie wiem dlaczego. Możemy zrobić tą kontrolę ekonomii, ale nigdy nie robiłem tego. I pytanie jest takie, czy ono się w ogóle to nam opłaca, to ta część drzewka. Wygląda na to, że oni mogą zostać zostać po prostu naszą marionetką. Tutaj nic nie ma. To jest kolejne takie 10%. Jakoś nie czuję tego. A więc może teraz zacznijmy robić przygotowania do wojny. Co znaczy, że realnie będziemy robić wszystkie rzeczy, które mają jakiekolwiek plusy do... realnie do naszych dywizji. W takim razie zaczniemy może od tego. I zobaczymy, co to będzie. Jak na razie wygląda na to, że tutaj nasi sojusznicy jako tako sobie radzą. Czy my, ile my mamy marionetek takich? Mamy sporo tych marionetek. Nawet mamy Liberię jako marionetkę, którą nawet nie wiedziałem, że są. Mamy o wiele więcej agentów niż ostatnio, bo większość z nich udało się uwolnić. Okej. Okay. Chodzi o to, że chcę sobie porobić ten rząd kolaboracyjny. To by wtedy było według mnie znakomicie. Czy jest coś tutaj, co możemy jeszcze porobić realnie? Bo tak w sumie dużo tego wszystkiego mamy, ale...
realnie, to ja nie wiem. O, zaczynają wychodzić, to znaczy, że nasza produkcja wreszcie jest na odpowiednim poziomie. Już wychodzą tak po kolei, dobra, wystawcie się po prostu. Już nie chce mi się po kolei klikać was. I powoli mamy tę dosyć dużą ilość dywizji. Dobra, Rectable Population to nie jest takie, ale to jest. To jest dobre, więc idziemy w tą stronę. Okej. Tutaj widzę, że dużo jest chętnych do dołączania do nas. No i widzę, że Włochy są bardzo dobrze przez nas, jeżeli chodzi o to, obczajone. Tutaj Osmanowie zaczynają swój bój. To co my możemy zrobić, to... mamy War Preparedness Act. O tutaj. Okej, okay, musimy co mieć? Industrialize Network. Może ja po prostu to poszukam. Industrialize Network. To nie. Śmieszne by było, gdyby to było jedno z takich na mega końcu. Czekaj, czy my w ogóle mamy to? To jest tak, Hescobly Industrie... Industriek... coś tam. Industry... Może mamy to zrobione? Reinforce Ostwell... Nie widzę tego w ogóle, tego industriali, co? Jeszcze jakby to było. O jest, Industrial Worker Network. To musimy przejść o to. Czekaj, to się podświetla. Albo może było... Może tak dlatego. Okej. Okay. Co dalej? Deutsche Reichsbahn, Nationalized Railway, Military Railway. Deutsche Reichsbahn. Nationalized Railway, czyli to. Okej. Expand Rifle Testing in coś tam. Develop Self-Prepared Artillery. Self-Prepared. To tutaj. Czyli albo to, albo to. I co, wtedy mamy to zrobione? Czy mamy na... At least 5 decisions in the industrial projects. Gdzie to jest industrial? To tutaj będzie? Nie wiem, gdzie by było industrial project zrobione. Dobra. Jeżeli to nam ma ocalić nas przed wojną, to chyba zrobimy to. To jest Krupp. Dobra, na razie tak zróbmy. Wow, muzyka jest idealna do tego, żeby po prostu mój tok myślenia na tym modem. Ale okej, okay, to wszystko na tą chwilę. Jak sami widzicie, dosyć sporo już zrobiliśmy. Już zapewne za rok będzie wojna. Tutaj ci muszą wreszcie się pokonać. Ale to tyle z tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie, sobie kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Był z wami Trachol, Hardzman4, na modyfikacji Kaiseraś. Jako Niemcy! No to cześć!